ostatnia impreza sezonu mistrzowska, jaką były Mistrzostwa Europy w kolarstwie torowym w Paryżu, wypadła bardzo dobrze. Zdobyliśmy 5 medali, Mistrzostwa Europy, 3 srebrne medale, 1 brązowy. To są wyniki, no, które mogliśmy sobie tylko życzyć takich wyników przed wyjazdem. Okazało się, że w tych składach bez tak naprawdę większości olimpijczyków też można walczyć. Wysłaliśmy tam drużynę młodą, odmłodzoną mocno, z zawodnikami, którzy jeszcze są juniorami i też potrafili walczyć jak równy z równym. W sprincie drużynowym zdobyliśmy Mistrzostwo Europy po 12 latach. Jest to ogromny sukces. Cieszy mnie osobiście też to, że mamy znów drużynę na 4 km męską. W ostatnich 3 latach nie wystawialiśmy w ogóle takiej ekipy, bo jej praktycznie nie mieliśmy. A teraz wystawiliśmy młodych chłopaków 19-letnich, wspieranych przez Adriana Teklińskiego i pojechali świetnie. Ustanowili fenomenalny rekord kraju 4:03. Może oczywiście jeszcze, jeśli chodzi o świat, to trochę brakuje paru sekund. Ale 8 miejsce jest bardzo dobrym prognostykiem przed igrzyskami w Tokio. Oczywiście potwierdziła się po raz kolejny Kasia Pawłowska, ona nie zawodzi. Zdobyła brązowy medal w wyścigu punktowym, mimo że była trochę przeziębiona. Adrian Tekliński w zeszłym roku trzeci w skreczu, teraz oczko wyżej, wicemistrz Europy, więc bardzo dobrze. Świetnie pojechała Justyna Kaczkowska, nasza mistrzyni świata z zeszłego roku, juniorek. Tutaj druga przegrała tylko z Katie Archibald, to jest mistrzyni olimpijska w wyścigu drużynowym na dochodzenie z Rio. Więc potwierdziła, że dobrze się rozwija. No i poza tym jeszcze zdobyliśmy 8 miejsc w ósemce. Tak naprawdę wszyscy zawodnicy, którzy startowali w Mistrzostwach Europy, byli w ósemce. To jest ewenement, tak naprawdę ja nie pamiętam takich Mistrzostw Europy czy świata, gdzie by cała ekipa, wszyscy zawodnicy, którzy pojechali, znaleźli się w tych miejscach finałowych właśnie 1-8. Przed Państwem podwójna medalistka ostatnich Mistrzostw Europy. W drużynie srebro, indywidualnie w wyścigu punktowym brąz. Chciałbym, żeby Pani oceniła swój występ oraz powiedziała o tych Mistrzostwach Europy. Dziękuję bardzo za gratulacje. Muszę przyznać, że jestem bardzo zadowolona. Może nie udało obronić się koszulki z ubiegłego roku, aczkolwiek no, ten medal wywalczyłam ambicją, bo już nogi troszeczkę puste po sezonie. Nie czułam się tak dobrze jak w ubiegłym roku, nie przygotowywałam się do tego. I muszę powiedzieć, że jestem bardzo, bardzo zadowolona z naszej drużyny, tym bardziej, że była ona skrócona praktycznie 10 dni przed startem. Ja wyszłam z marszu z szosy, zrobiliśmy świetny wynik, także nie ma na co narzekać. Po kilkunastu latach znów złoty medal dla Polski. No tak, dokładnie 11 lat, ostatni raz w 2005. Miałem szczęście być i w tamtej drużynie i w tej teraz, więc to dla mnie jest podwójna radość. Obydwa medale cieszą mnie zmiernie i mamy nadzieję, że to początek drogi ze złotymi medalami. Jestem bardzo szczęśliwy z tego medalu, gdyż to moje pierwsze mistrzostwa Europy w ogóle w elicie, pierwszy taki start. No i od razu zacząłem go od złotego medalu i od koszulki. No chyba lepiej się nie da rozpocząć debiutu po prostu w elicie. No i myślę, że to właśnie teraz wszystko będzie brnąć w tą dobrą stronę i będziemy z roku na rok powtarzać równie dobry wynik. Dla mnie to jest pierwsza koszulka mistrza Europy w elicie. Już mam jakoś taki dorobek w swojej karierze. Ale przede wszystkim chciałem podziękować kolegom i całej drużynie, bo taką, jaką mieliśmy atmosferę na tych mistrzostwach, to naprawdę myślę, że wszystkie ekipy nam zazdrościły. I myślę, że to pociągnęło ten wynik. Dziewczyny zrobiły pierwszego dnia srebro i my zrobiliśmy złoto. I to tak fajnie poszło i naprawdę mistrzostwa były bardzo fajne. Przyjeżdżając na Mistrzostwa Europy, chciałem dać z siebie wszystko. I to, że zdobyliśmy koszulkę w sprincie drużynowym, daje motywację, żeby jeszcze dawać z siebie więcej. Mistrzostwa były dla nas jak najbardziej udane, ponieważ udało zdobyć się medal. Startowałyśmy w całkowicie innym składzie, nowy, młody skład. Dołączyła do nas Kasia Pawłowska. Przyniosło to naprawdę fajne rezultaty, pojechałyśmy bardzo dobre czasy. Powiem szczerze, że sama jestem zaskoczona tym medalem. Liczyłam na to, że gdzieś tam się zakręcimy dosyć wysoko, ale nie aż tak. I najważniejsze, że udało się i mamy ten medal. Również jestem bardzo zadowolona z Mistrzostw Europy. 2 srebrne medale. Co do startu na trójkę, chciałam powalczyć, to jest moja ulubiona konkurencja. Bardzo się cieszę, że udało mi się wystąpić w finale A, ale nie byłam pewna, że nie wygram z mistrzynią olimpijską
Także srebrny medal to jest też bardzo dobry wynik, jak na mój wiek. I startu już nie byłyśmy pewne, nie wiedziałyśmy czego się spodziewać. Na zgrupowaniu spędziłyśmy ze sobą tylko 10 dni. To nie jest wystarczające, żeby się zgrać tak jak powinno. Kasia do nas dołączyła już na miejscu, przyjechała prosto z Kataru, także dwa treningi razem przejechałyśmy. Wystartowałyśmy z luźną głową i myślę, że to pomogło. Wyszło super, zdobyłyśmy srebrny medal. Jest to coś niesamowitego na na zakończenie sezonu. Nie miałyśmy za dużo czasu na przygotowanie, ale jednak się opłaciło, ale jednak to super wyszło, no bo pobiliśmy rekord Polski, stanęłyśmy na podium i wszystkie tak naprawdę cele zrealizowaliśmy tak naprawdę, które były na pewno niżej założone niż wyszło. Tak się złożyło, że nie umilkły echa jeszcze mistrzostw świata, a już jesteśmy po mistrzostwach Europy na torze. I akurat też trzy dziewczyny z Wielkopolski, jak i dwóch chłopaków uczestniczyło w tych mistrzostwach, zdobyli medale, cieszymy się niezmiernie. Zakończenie tego sezonu jest takim dobrym akcentem, ponieważ drużyna zdobyła złoty medal chłopców w sprincie drużynowym. Wspaniała juniorów. Rzecz. Juniorów. Jak również Kasia Pawłowska, co prawda, że zaziębiona jechała i nie zdobyła złotego medalu w punktowym, ale zdobyła brązowy medal. Wyniki są wspaniałe i należy się cieszyć. Jest to zasługa również tej pracy z tą młodzieżą, bo oni później rosną, wydawają nam te plony wysokich wyników w kolarstwie. Była wspomniana również Kaczkowska. Kaczkowska przyjeżdżała na tor, jak robiliśmy nadzieje olimpijskie, jako młodziczka jeszcze. No dzisiaj ta zawodniczka dziękowała mi kiedyś za to, że mogła startować w tych zawodach, ponieważ one były organizowane przez Wielkopolski Związek Kolarski i tu się mogła rozwijać i doszła do tak wysokich wyników. Chciałbym, żeby pan powiedział o swoich wrażeniach z Mistrzostw Europy oraz o tej pięknej dyscyplinie, jaką jest keirin. No, co tu dużo mówić, to jest mój pierwszy start tutaj na takich dużych zawodach, na Mistrzostwach Europy w kategorii elita. No i jak na razie mogę zaliczyć do udanych startów te zawody. Największe sukcesy do tej pory? Koszulka, znaczy złoto właśnie w keirinie na juniorskich Mistrzostwach Europy oraz brązowy medal także w keirinie. Na Mistrzostwach Świata. Marzenia? Wygrać olimpiadę przede wszystkim, zostać mistrzem świata. Najlepszym keirinowcem zostać tutaj na świecie. Życzę panu tego. Dziękuję bardzo. Czekaliśmy na ten czas, bo zawodnicy są od kategorii junior do już 26 lat. Prowadził to właśnie Adrian Tekliński, ten zespół, najstarszy z zawodników, a najmłodszy 18-letni Dawid Czubak. Wszyscy z tych zawodników już mają wyniki indywidualne. Mam nadzieję, że za półtorej do dwóch lat będą też i drużynowe. Jestem zadowolony z tego wyniku. Już ten pierwszy czas, który pojechaliśmy, już był bardzo dobry, no a później w drugim biegu pojechaliśmy jeszcze lepiej, no znowu rekord Polski, dwa razy pobiliśmy. No ale myślę, że w przyszłości pojedziemy jeszcze lepiej i zejdziemy poniżej tych 4 minut i będziemy walczyć o wyższe miejsca. Jesteśmy na początku tej naszej drogi w tej drużynie i już po 2 miesiącach pracy ustanowiliśmy nowy rekord Polski, który jest wynikiem bardzo wartościowym i już jest z czołów liczącym się w Europie, więc myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. Mamy młody skład i bardzo ambitny, także myślę, że granica 4 minut padnie w niedługim czasie i to jest nasz cel na najbliższe miesiące. Słyszał pan to wszystko, co powiedzieli koledzy? Tak, słyszałem. No, myślę, że możemy być dumni z tego wyniku, tak? Jeszcze wszystko przed nami. Panie Adrianie, dał pan dobry początek, pierwszy medal i rozsypał się worek z medalami. No tak, miałem tę przyjemność rozpocząć te udane mistrzostwa swoim medalem. Cieszę się z tego medalu bardzo, chociaż czuję lekki niedosyt, bo zabrakło 3 rund, żeby ubrać tą koszulkę najlepszego kolarza w Europie i odsłuchać Mazurka Dąbrowskiego, także no, żałuję, ale poprawiłem wynik z tamtego roku, był brązowy medal i w tym roku mamy srebro, myślę, że za rok powinno pójść zgodnie z planem i będzie złoto. Pan Piotr Zaradny, tutaj w tle zawodnicy z KTK Kalisz, Dawid Czubak, Szymon Krawczyk, teraz podjął pan się innego zadania, treningu dziewczyn i to przyniosło bardzo dobry efekt.
No, była to ciężka decyzja dla mnie, co mam zrobić. Nie miałem żadnej presji, zdecydowałem się na pracę z kobietami. Czy dalej będę pracował, nie wiem. Moje marzenie jest troszeczkę inne, ale mam nadzieję, że wszystko w najbliższym czasie się ułoży. Dawid, Szymon pojechali bardzo fajne wyścigi. Przede wszystkim Dawid, rekord polski życiowy. My, w kobieta też rekord polski na 4000 metrów drużynowo. Myślę, że no, jak to się mówi, debiutantem, jako pierwszym w roli pierwszego trenera. No, poszczęściło mi się, fajne dziewczyny, zrobiliśmy 3 medale, co tu więcej chcieć. Jak się nie wiedzie, to niektórzy mówią, że na to potrzebny jest zaradny, bo on wszystkiemu zaradzi. No, czytałem takie opinie. No, mówię, no, nikt nie, może nie jest cudotwórcą, ale pracuję od 4 lat i jak to powiedzieć, co się nie dotknie, to złoto, czy jakiś medal. Cieszę się bardzo, że mam tak zdolnych zawodników i wytrwale dążę z nimi do celu, żeby osiągnąć jak najlepszy rezultat. Myślę, że no, ciężka praca, podglądanie najlepszych i są tego efekty. Niech pan tylko pochwali się, ile tych medali na przestrzeni tych ostatnich tylko 4 lat pan zdobył z tymi młodymi zawodnikami. Szczerze nie pamiętam, ile tych medali było, ale na pewno najważniejszy medal jest to mistrz świata Szymon Krawczyk, Dawid Czubak, mistrz Europy. No i dzisiaj ten medal przywieziony z mistrzostw Europy elity kobiet. Jest to dla mnie duży sukces. Mówię, no, wszystkie medale, które zdobywaliśmy jako klub, jako kadra juniorów, teraz kadra dziewcząt, cenię sobie olbrzymie te medale. Wracamy z 5 medalami, 1 złoty. Ja jestem mocno przekonany, że to jest dobry wynik i dobra zaliczka na rozpoczęcie kolejnego 4-letniego cyklu przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Wprawdzie malkontenci uważają, że Mistrzostwa Europy nie były zbyt dobrze obsadzone. Tak, rzeczywiście, zabrakło rzeczywiście tych nazwisk, które brylowały na Igrzyskach Olimpijskich i na poprzednich Mistrzostwach Świata, ale pamiętajmy, że no, my też pojechaliśmy mocno odmłodzoną reprezentacją. Też szukamy tej właśnie właściwej drogi do Tokio. Mnie szczególnie cieszą bardzo dobre czasy, które uzyskały drużyny. Drużyna średniego dystansu kobiet, 4 bardzo młode zawodniczki, wzmocnione w drugim biegu Kasią Pawłowską, pojechały rekord Polski. Na średnim dystansie 3 młodych kolarzy z Adrianem Teklińskim pojechali rekord Polski na 4 km. Te drużyny no, mają już chyba swoje pierwsze zadania, mianowicie w przypadku mężczyzn trzeba pojechać 4 km szybciej niż 4 minuty, w przypadku kobiet poniżej 4:20, bo jeżeli takie czasy osiągniemy, to będzie możliwa walka rzeczywiście o jak najwyższe pozycje zarówno na Mistrzostwa Świata, jak i na Igrzyskach Olimpijskich. I ja myślę, że polski średni dystans po prostu na tą drogę właśnie wchodzi. W pozostałych konkurencjach również nieźle, dobry występ, także naprawdę myślę, że wszyscy możemy, całe polskie kolarstwo, być z tych Mistrzostw Europy jak najbardziej zadowoleni. Thank you.